Dla większości z nas woda to najczęściej spożywany napój. Ta wałbrzyska poddawana jest codziennie restrykcyjnym badaniom bakteriologicznym, by prosto z kranu trafić w podniebienia mieszkańców. Czy spożywają ją w stanie surowym, a jeśli nie, to jakie mają obawy? Zaraz o to zapytamy. Pije pan wodę z kranu? Nie piję wody z kranu. Dlaczego? Dlatego, że mam specjalny zbiornik z filtrem i w tym zbiorniku wodę przelewam z kranu, filtruję i dopiero piję. Pijecie wodę z kranu? Nie. Dlaczego nie? No bo może być zanieczyszczona jakaś. Tak. A dlaczego pan pije tą wodę? Dlatego, że lubię, jestem z Wałbrzycha i tu jest świetna woda. Bardzo nie ma tej wody ani we Wrocławiu, ani w Warszawie, nigdzie. Nie piję, ale słyszałam, że jest czysta podobno i że już można pić wodę z kranu. Prawda? Ja nieraz się napiję, jak nie mam wody w domu czy czegoś, to się napiję. Nie. A dlaczego? Ponieważ zawiera jakieś szkodliwe bakterie. A nie uważasz, że to jest mit? Nie. Czy pijesz wodę z kranu? Mamy akurat w szkole takie polidełko, z którego pijemy. Dużo dzieci korzysta z tej formy picia wody? Mhm. Dużo. A nie masz żadnych obaw? Nie. A w domu też promujesz picie wody z kranu? Nie, w domu nie. A dlaczego w domu nie? Nie wiem. Pijesz wodę z kranu? Nie. Dlaczego nie? Wydaje mi się, że jest to niezdrowe. Jakoś też nie piję, nie mam takiego przekonania do tego. Ja tam za dużo wodów nie piję. Ja piję, ale tylko te tabletki tylko popiję, nic więcej. Dla mnie woda z kranu jest niezdrowa strasznie. Nie. Nie piję wody. A dlaczego? Nie smakuje mi. A dlaczego nie z kranu? Bo jest brudna. Pije pan wodę z kranu? Nie. A dlaczego? Bo jest niedobra. Pijemy tylko, tam w szkole jest taka filtrowana. Poidełka. Tak. Smakuje wam ta woda? Tak, smakuje. Tak. Czyli nie boicie się pić prosto z kranu? Nie. Pije pan wodę z kranu? Tak, piję. Nie boi się pan? Nie, bo jest bardzo smaczna. Nie. A dlaczego? No takie stare przyzwyczajenie chyba. Słyszę, że można, ale nie jestem przekonana, czy rury w moim bloku i cała instalacja jest w porządku. A co jest w takim razie dla pani alternatywą? No kupuję wodę. A co jest dla ciebie alternatywą? Na pewno woda sfiltrowana. Ja najbardziej lubię soki, gazowanego ja na przykład nie mogę, także soczki i tak dalej, jakieś multivitamina i tak dalej, i tak dalej. A jaką ma pan w takim razie alternatywę do wody z kranu? Chyba filtry odpowiednie, nic więcej. No albo wodę gazowaną, albo kolę. Czyli nie macie obaw o to, że coś w tej wodzie może się znajdować? Tak, przynajmniej ja nie mam, nie wiem jak on. No ja mam, nigdy nie wiadomo.